Was lebibi, was vala, vei mesena pohot, internacionala. To jest opowieść serdeczna o sprawach ponadczasowych, o rodzinie, przyjaźni, miłości, tolerancji. Otto Paweł opisuje świat wyidealizowany z jego dzieciństwa, przechodząc do sekwencji Holokaustu, aż do czasów komunizmu. Przez dwa dni przez teatralną lornetkę swojej mamy obserwowałem zbocze, ale rogacz nie przychodził. Aż nadszedł ostatni dzień, kiedy jeszcze mógł się zjawić, bo nazajutrz musiałem wyjechać. Przyciskałem do oczu lornetkę, z oczu płynęły mi łzy zmęczenia, wściekłości. Natura. Natura zmówiła się przeciwko Żydowi. Te jasne, księżycowe noce. I teraz las cichych dębów, pośród których nie pojawi się nawet wiewiórka. Po południu zasnąłem. Kiedy się zbudziłem, przetarłem oczy. Zupełnie blisko. Na zboczu. Śmierć pięknych Saren. No, ja też użyłem tutaj postać, która nie była pierwotnie w adaptacji, czy w ogóle w książce, czyli matkę Holokaustu, ofiarę. I nazwałem ją Sarną. I ta ofiara Holokaustu fizycznie, w sensie metafory, pojawia się w tym spektaklu. Dlaczego mi kłamaliście, kosmiczni rozbójnicy? Niebo jest poszarpane i leży na ulicy. Znalazłam wczoraj gwiazdę, brudną i lekką jak gleba. Chciałam ją niebu zwrócić, lecz nie dosięgłam. Znalazłam